Dzisiaj oficjalnie otwarto rozgłośnie Radia I. To nowa inicjatywa medialna w Nysie. Radio nadaje w internecie. Słuchać go można na portalu internetowym www.radioi.fm. Był szampan, poczęstunek i zaproszeni goście. Uroczyste otwarcie radia nastąpiło w redakcji położonej w budynku odbudowanego nyskiego ratusza. Pomysłodawcą i motorem tego medialnego przedsięwzięcia jest Dariusz Panas, który podkreśla, że nie jest to tylko internetowa rozgłośnia. Radio IFM to nie tylko radio, to też portal informacyjny, największy w powiecie, z gośćmi na żywo, z relacjami na żywo, z wszystkimi newsami, z wszystkimi informacjami. To też kultura, to też sztuka, to też muzyka, artyści, to również informacje biznesowe, to również dział rolnictwo, ogłoszenia drobne, wszelkie działy, które będą z nami pracowały, będą dla mieszkańców. Radia internetowe nie mają dużej słuchalności, zwykle jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, dlatego Radio I chce nadawać także w eterze. Czekamy na ogłoszenie koncesji, to nie jest tak prosto, to też proces, który trwa kilka miesięcy, natomiast wiemy, że jest częstotliwość uruchomiona dla miasta Nysa, no i będziemy startować, będziemy próbować zaistnieć również w eterze. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w wykazie wolnych częstotliwości ujęła już Nysę. Przewidziano tu nadajnik o mocy 0,3 kW, który ma objąć swym zasięgiem miasto Nysa i nadawać na fali 93,1 FM. Do tego jednak jeszcze droga daleka, nie ogłoszono konkursu koncesyjnego, a co za tym idzie, nie określono, jakie to ma być radio: muzyczne, uniwersalne czy na przykład kościelne. Radio I zapewne nie będzie też jedynym chętnym do nowej koncesji. Przypomnijmy, że o pasmo, na którym obecnie nadaje Radio Nysa, ubiegało się aż 8 podmiotów. A wszystkim koleżankom i kolegom z branży dziennikarskiej życzymy powodzenia.